to pod światło, bo mnie nie będzie widać. Cześć, gdzie tak całość? Tutaj muszę najpierw przemówienie zrobić. Gębę? Gębę trafiłeś? Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Tak jak w którymś już z vlogów wam wspominałem, że jak znajdę mieszkanie, tak będziemy je urządzać razem wspólnie i ten moment właśnie nadszedł, także jestem dzisiaj z Grześkiem i z wami w sklepie meblowym. Rola się nazywa. Nie wiem, czy macie w Polsce. Tam jest za nami też i kawik, i byliśmy wczoraj, nie było nic ciekawego. I dzisiaj idziemy się rozejrzeć do Rola i później mamy jeszcze w planie zajrzeć do innego sklepu. Wasz Mati wczoraj o mało się nie zabił, bo zmieniał szybkę w telefonie i szczeliło mi szkło, także żebyście mi znowu nie zarzucili, że jestem ujarany, tak jak to robicie notorycznie na live'ach. Także nie zwlekajmy, zaczynajmy. Patrzcie, kto jest dzisiaj ze mną. Siema, mordy. Idziemy do Rola, jak nas nie wywalą stamtąd. Wczoraj byliśmy w Ikei, ale zapomniałem właśnie wziąć kamerę ze sobą i powiem wam, że Ikea to jednak nie dla mnie, nie było nic ciekawego. Owszem, są ładne kuchnie, ale tak jak już wam chyba wspominałem, kuchnię na razie będę mieć odkupioną od poprzednich osób, które wynajmowały te mieszkanie. Pierwsze co, no to priorytetem jest salon, no i sypialnia. Sypialnię częściowo przywiozę z poprzedniego mieszkania. No idziemy zobaczyć, szukać inspiracji. To jest niby na taras ogólnie, nie wiem jak ta, ale ja myślałem takie coś w rogu salonu, też by fajnie to wyglądało. No ale wywołać by czy do salonu, nie? Ale nie wiem, bo tam będzie dość mały ten salon. Zajmuje dość konkretne miejsca, nie? Wiesz, ja i tak dopiero będę teraz w tym tygodniu u tych, co mieszkają, żeby to wszystko pomierzyć, jakoś sobie poplanować. No ale już można się rozejrzeć. Tam jak jest TK Max naprzeciwko, jest taki sklep meblowy, też widziałem taką trochę większą i 400 wykosztuje. Jak są większe, to że masz na poduszki, nie? Ale to nic z tego nic tu nie włożysz nawet. To słuchaj, ten, dać tylko kosz na świeci. Zaklebo. Byłem ostatnie miesiące skupiony na szukaniu mieszkania w takim stopniu, że w ogóle nie myślałem nawet jakbym chciał zaaranżować, co bym chciał. Po prostu już później w pewnym momencie, przez to, że tyle tych mieszkań dostawałem odmowę i tak ciężko było znaleźć, że sfokusowany byłem tylko na tym, żeby znaleźć. Teraz jak już jest to mieszkanie, to kompletnie nie mam wizji tego. Także tą wizję muszę znaleźć. To nie jest ciekawa propozycja. Ale to jest odważne i nie wiem, czy na przykład taki wypoczynek by mi się po roku nie znudził. Chyba będę jednak chciał pójść bardziej w uniwersalność. Testujesz? Co to za kolor, ale w ogóle... 1999 euro. Ale co ono ma? Jakieś niby ma masaże, tak? Nie. Nie, to bez masaży. To jest sobie po prostu o... Relax. Rozkładasz. Mit funkcjonem. O. 1000 euro. Nigdy w życiu. Jeszcze jakbym z Hasioka to wygląda. Paskudne, nie? Ale w ogóle czemu taka cena? Nie, no naprawdę. I patrz, to a nie jest zestaw, że 4 czy coś, tylko... Niesamowite. Czasy babci, nie? Coś tego stylu? Totalnie, no. Sam materiał taki miły. Z 300 na 1000. Cena dobra, bo to macie za cały zestaw. Te mebelki ładne. Mam ogólnie ciężki wybór, bo mam parkiet w całym mieszkaniu i nie wiem, co do niego dobrać. Parkiet jest jasny. O, jak te meble tutaj. Tylko bardziej żółtawy. Kolor ładny, materiał, no też już taki jakiś lepszy, nie? No to bym się czuł jak u jakiegoś prawnika. Te są fajne, funkcyjne. To zaś Michał ma. No ale to mnie nie stać na takie parzone. Możesz i... To się jakoś reguluje. I do tyłu? No, do tyłu i do przodu, tylko ja nie wiem, co się robi. Oni mają to jeszcze z silnikiem, nie wiem, czy to nie jest też ten... Że to na pilota wszystko samo ci się rozkłada. Rozkłada, no. Czy u nich to tam w ogóle Alexą się to rozkłada, bo oni wszystko pod Alexą mają. To też, ale trochę mdły, jak już bym miał to chyba tą pierwszą, morską. Podobny też funkcyjny za 600 w promocji, też bym nie dał. Jest chociaż ten komfort, czy taki... Nie no, wygodny jest, to nie powiem, bo jest wygodny. Dzielę co? To słuchaj, to tam można sobie 50 centum w Libeka Placu wrzucić i pół godziny posiedzieć w przejściu w galerii. W przejściu w galerii. I z masażem. Nie, no, wam, jest, ogólnie jest wygodne, ale to ani ma jakiś masaż, bo jeszcze nieraz masz takie, wiesz, że pod prąd, nie? Że elektryczne. No. To też ładne. O, i taki jest właśnie tam kolor parkietu. To też by ci pasowało, zapewne. W takim kolorze bym chciał... do łazienki, bo łazienka jest cała biała, żeby ją przebić trochę. Coś z czarnym bym chciał. Sklep jakby dla nas tylko, bo nie ma nikogo. Kolor szarawy bardzo mi się podoba.
ale ten, coś ci kapnie tutaj, od razu masz... No to od razu, no wiadomo. Takim kolorze. To ja taki wcześniej miałem. A ty miałeś, no dokładnie. Szybko się ogólnie rozpieprzył, nie? Ile no swoje no, ale się przeżył. Spało, wszystko przeżył. Swoje przeżył. Jezu, ile ja tam przeżyć miałem na tym kauczu. Ile imprez na tym kauczu, no. Bang, bang! Ale ogólnie wam powiem, że te meble bardzo mi się podobają. To jest mi świetny po prostu, naprawdę są fajne. Ten mi się spodobał. Ten już ma tą opcję, że można spać, bo jednak chciałbym wziąć pod uwagę, że nieraz coś mi nie będzie. Komoda też ładna. Pod telewizor właśnie bym chciał coś takie długie, białe. Ciekawe, jakby to zareagowało na zaplamienie. Wiesz, mi się wydaje, że to raczej tak szybko nie wchłoni wody, a... Też mi się tak wydaje. Najlepiej byłoby czymś chlapnąć. Ale to nie jest taki standardowy. Czy on właśnie ciekawy, czy on wchłania od razu. Struktura ciekawa. Ale często też jest na takim materiale, już nieraz niektórych widziałem, że tak później się robi jakby takie popękania, czy to nie jest aż taki materiał. A to jest idealnie kolor tego parkietu, jaki jest w tym mieszkaniu. Dokładnie taki kolor. To by było chyba takie zamdłe, jakbym takie meble miał do tego. A propos korony, to dzisiaj dostałem drugą szczepionkę, także jestem już w pełni zaczipowany, z tym, że muszę jeszcze 2 tygodnie poczekać i dopiero dostanę certyfikat. Grzesiek ma dopiero chyba za miesiąc drugą. Ale on ma tam lepszą, dostał tą, co mówią, że lepszą ma jakaś BioNTech'a, tak? Czy Pfizera? Pfizera. BioNTech. No ja tą Astrę, ale okej. Okay. Już mam z głowy. Poprzednim razem miałem straszną gorączkę, to wam mówiłem w nocy, no dzisiaj zobaczymy. Dzisiaj rano przyjąłem drugą dawkę i jest już jakieś 10 godzin po i na razie nic mi nie jest. Trochę mnie boli w ramieniu, ale zauważyłem, że to chyba zależy kto jak wszczykuje, bo po poprzednim razem nic mnie nie bolało ramię, a tym razem zaraz po wyjściu stamtąd już mnie pobolewało. Także zależy jak to zrobi, jakie ma wyczucie i czy robi to na szybkiego, a dzisiaj robił tam strasznie na szybkiego, bo było ponad 50 osób. Oczywiście Mati nie czekał całą tą kolejkę, tylko wszedł niby się coś zapytać i poza kolejką udało mi się, no ale miałem na 9.30, także wszedłem o 9.30 tam, no sorry. Podejrzewam, że te reszta 20 przynajmniej osób miało też na 9.30. Takie coś białe właśnie, żeby pod telewizorem działo, ale jeszcze dłuższe i niższe. I to też jest płyta, patrz, to już jest jakby drewno. No to jest? To jest drewno, no. Ten bardzo ładny kolor. Dobrej cenie te krzesła. Kolor super, albo sofę właśnie w takim kolorze, nie? Nie wiem też jak stałem, chyba raczej w kuchni będę mieć do jedzenia stół. No ten kolor totalnie mój. Ale póki co nawet żadnej sofy w tym kolorze nie było. Jesteśmy teraz na drugim piętrze. Jeszcze z ciekawości zobaczyć, tu już takie są bardziej działy z firanki, zasłony, mniejsze meble i są też kuchnie. Ja planuję zostać przy tej kuchni, którą odkupię, zobaczyć jak tam mi się będzie mieszkało, bo sąsiedzi są starsi, mogą być problemy. I wtedy w przyszłym roku, jeżeli podejmę decyzję, że chcę tam dłużej zostać, to może wymienię sobie tą kuchnię, ale najpierw się zajmę na spokojnie tym salonem i resztą mieszkania, a z kuchnią zobaczę, bo w sumie jak już będzie ta kuchnia, rozmawiałem też z moim dobrym znajomym, że może będzie można ją jakąś odnowić, spróbować. Strasznie wyglądam źle, jeszcze te oczy. I mówię wam, wczoraj to szkło, ale nie czuję nic, żeby mi jakieś zostało szkło, także myślę, że wypadło, bo nie czuję nic. Jak nie zejdzie, no to będę musiał iść do lekarza. To bardzo ładna kuchnia. Co prawda mogłaby być całkiem biała, to jest w porządku, z tym, że jak ja już będę kupować kuchnię, to bez lodówki. Lodówkę będę chciał mieć osobno dużą. Z tymi lodówkami wbudowanymi jest taki problem, że macie bardzo małe zamrażarki, a ja bym chciał jednak większą zamrażarkę. 2300 bez elektrogerety, bez urządzeń. Ładna. Ale kuchni już wam mówię od razu, że w nowym mieszkaniu mam podłużną. Ta też bardzo ładna. Bez tej części z lodówką. Bardzo ładna, kolor też ciekawy. A tu taka standardowa, o jakiej myślałem na początku, jak planowałem te mieszkanie, o którym wam już kiedyś wspominałem, że miało być za 2 miesiące wolne. Ono było fajne, było z balkonem, ale jednak się nie zdecydowałem, było za daleko od miasta położone, a też muszę patrzeć, że jak pójdę później do pracy, to jednak te codzienne dojazdy i stanie w korkach będzie mnie wykańczać psychicznie, bo znam siebie. Ale z tego mieszkania też jestem zadowolony. Jest takie klimatyczne. Powiedziałem sobie, że na pewno nie będzie tak jak z autem, że ledwo wsiądę i już przestanie mi się podobać, bo ja mam tak w zwyczaju, że jak już coś do czegoś dążę, coś osiągnę, to od razu mi to, wiecie, przestaje pasować. I już takie mam ostatnio te myśli, że może coś jednak nie z tym mieszkaniem, że może jeszcze trzeba było warto poczekać, ale czekam już 3 miesiące i wystarczy.
ewentualnie jak tam będzie jednak źle, to będę sobie już szukać na spokojnie w przyszłym roku. To jest też dobre, że ta kuchnia będzie tam, tak, że nie będzie jakiegoś takiego wrzucenia pieniędzy, bo jednak takie wrzucenie, zrobienie kuchni już by mnie wiązało z takim mieszkaniem na dłuższy czas, bo wiadomo, takiej kuchni nie weźmiecie ze sobą. To znaczy weźmiecie, ludzie biorą, ale znajdziecie później takie samo mieszkanie, żeby tą kuchnię wmontować? No nie, no raczej się robi wtedy nową. Myślę, że to by jest jednak dobre rozwiązanie z tą kuchnią. Też ładna kuchnia, co prawda może inny kolor mogłaby mieć, ale ładna. Fajne też rozwiązanie z tym wypoziomowaniem, że tu niższy jest ten blat, a tutaj wyższy macie. Także nie musicie się schylać do mycia. Super, przynajmniej tak jak dla mnie, bo staję. No i prosto mam dostęp do wolty, także no super. Dałeś już do zabudowy, że w ścianę ją, wiesz, wsadzasz. Jakbym taką kuchnię miał, to bym od razu kanał kulinarny otwierał. Prawie jak u Verso, słuchaj. Jeszcze tylko gesslerki tu pomiędzy nami brakuje. Świetnie się prezentujesz, Grzesiek, w takiej kuchni. Tak, świetnie. Mhm. Chcielibyście nas zobaczyć wspólnie w jakimś odcinku kulinarnym? Łapka w górę oczywiście. Zostawcie komentarz. Moi widzowie by chyba powiedzieli, że mi trochę odjebało, jakbym taką sobie sypialnię zrobił. Co myślicie o takiej istnie królewskiej sypialni? No nie mój klimat. Chociaż to takie łóżko mógłbym mieć. Nie no, łóżko tak, ale te meble? Chyba za bardzo to by było. Ale takie łóżko, no nie wiem, chyba mógłbym mieć. Tylko mogłoby mieć srebrne te cekinki, nie złote, bo ja lepiej się chyba w srebrze czuję. Ale do seksmasterki pasowałoby jak ulał. Usiądź wygodnie, nie czas na kawę, kotku. Już na dzisiaj mieliśmy wystarczająco inspiracji meblowych, mieliśmy jechać do Podby, do innego sklepu, ale już sobie darowaliśmy i wylądowaliśmy teraz w Karszczat Galerii, patrzymy za szmatami. No bo się Grzesiek upierdzielił kawę, więc musimy w okruszkę kupić. Jesteśmy w New Yorkerze. Ostatnio byłem tutaj, kupiłem od sobą nawet, byłem te białe koszulki kupowałem. To widzieliście je w haulu ze spodenkami. To jest coś fajnego. Ale to gruby strasznie materiał. O nie, to tylko jest tutaj podszyte. Podszyte tylko. Ja takich basiców nigdy nie zawylę. Ale płaciłem po 2,99 z razu już po czwórce. No idę do kasy ten, zapłacić za koszulkę. Do takiego klienta to jeszcze za to tutaj nie mieli. Może cię zrozumieją, że się pobrudziłeś. Jak mnie nie zrozumieją, to ten, to im pokażę. Patrzcie, gdzie... Ona mu każe ściągnąć tą koszulkę. Ja do niej mówię, może pani może najpierw obciąć, a ona tymi nożyczkami. Tępe nożyczki miała. Dała coś, nie? Nie. Ale, tak ale już też nieraz też tak przypywało. Ja przy tej Kasia kapoza. To tyle, że może jakby plastiki były przy tych, to by tam się coś ten... zirytowała pani. Kręcąłem przy okazji jeszcze nowe okulary. Ładne, nie wiem czy kamera odda, a oddaje. Patrzcie jakie fajne mają szkła. Widzicie tu ciemne, nie, ale widać dosyć. Ciemne i idą w jasne, bardzo ładne. Mhm. Fajne. Twój kształt. Mój kształt, nie? Grzesiek poszedł do bankomatu, a ja idę kupić maski, o które często pytacie na Instagramie, gdzie kupuję te czarne maski, to kupuję właśnie tu pod ziemią. No wy i tak sobie ich nie kupicie, ale ja kupuję je właśnie tu w tym sklepie. Są różne kolory, ale ja właśnie czarne i w tych czarnych bardzo dobrze się czuję, także wszędzie jestem teraz w tych czarnych. Czarne są różowe, no szkoda, że nie ma większej gamy kolorystycznej.